I jak się czuje jedna z grubych ryb pływających w najdroższym akwarium w Bielsku-Białej? No przede wszystkim słabi sędziowie, jak zawsze. Chyba jeden z najbardziej niespodziewanych gości w piątej edycji turnieju Record Friends Cup, Andrzej Szłapa, debiut w turnieju? Dokładnie tak, debiut w turnieju. No co, cieszę się, że mogę tutaj zagrać, dużo znajomych twarzy. Dostałem zaproszenie od Piotka i gramy. No tak jak mówię, zawsze z takich zaproszeń korzystam, bo cieszę się, kiedy mogę mieć gdzieś tam kontakt z piłką, kontakt ze znajomymi. Dużo tutaj gdzieś tam zawodników spotykam, których prowadziłem jako grupy młodzieżowe, więc same plusy tego dzisiejszego dnia. Swego rodzaju sensacją natury towarzysko-sportowej jest fakt, że w drużynie spadających gwiazd, którą reprezentujesz, gracie razem z Chusem Lopezem. No dokładnie tak, ciekawa sytuacja. Były trener z obecnym, więc na pewno tak, no, mamy przyjemność gdzieś tam spotkać się na boisku, pograć razem. Myślę, że obydwaj jesteśmy z tego zadowoleni. I jak rozumiem, nie było ani słowa na temat ligowej rywalizacji w futsal ekstraklasie rekordu z Clearexem. Nie, na temat tego nie. Wymieniliśmy parę zdań na temat futsalu, wiadomo, ale na temat meczu Clearex rekord 0. Dobrej zabawy. Dziękuję wzajemnie. No, Andrzej Szłapa. No, piękna akcja dwóch zawodników, którzy zdobyli pierwszy tytuł mistrza kraju dla rekordu Bielsku-Biała, Andrzeja Szłapy i Piotra Szymur. Mogę o to nie zapytać. Jak grało się przeciwko kolegom z szatni numer 10, przeciwko trzecioligowcom? Dużo zachowań z dużego boiska i tak futsalowo stricte nie, ale tam jakoś fizycznie czy można powiedzieć biegowo na mnie odstępywali. My mamy też paru oldboy w drużynie, także też chłopakom trzeba dać pograć. Krzysiu Kania, nasz kapitan, nasz prezes, strzelił ładną bramkę i do jednej bramki i do drugiej, także no dużo śmiechu, ale tak naprawdę rywalizacja jest na wysokim poziomie. Zanim podsumowanie od strony sportowej piątej edycji Record Friends Cup, najpierw o aspekcie organizacyjnym. Powiodło się wszystko? No myślę, że tak. Gdzieś nasze głosy, nasze zdarte gardła, ogrom emocji na parkiecie. A jeśli chodzi o samą organizację, to tak jak pan wie, zawsze jest dopięta na ostatni guzik. Tak samo było w tym roku. Nie było jakichś większych niespodzianek, z którymi byśmy sobie nie poradzili, więc jak najbardziej na piątkę z plusem. No, na przykład od strony sponsorskiej. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Bardzo się cieszymy, że nasi partnerzy pojawili się również z nami tutaj w dzisiejszych zmaganiach. Jest to Żyleta Barbershop, Top Gold, Złoto i Diamenty, trzecie piętro nieruchomości, Loco Print, Markowa Dietetyka, no i przede wszystkim Rekord Bielsko-Biała jako główny organizator w turnieju oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej, który jest naszym tutaj mocnym wsparciem. A jeśli chodzi o stronę sportową? Cicho Ciemni, twój zespół, znów na podium, po raz piąty w historii, znów nie na najwyższym stopniu. Ten turniej chyba nigdy nie uda nam się go wygrać. No ja nie wiem, co się dzieje co roku, co edycję. Zawsze jesteśmy o krok od zwycięstwa, ale no jeszcze nie zdobyliśmy go ani razu. Szkoda, bo była bardzo cenna nagroda od sponsora, voucher do lokalu. Ale no może za rok, wzmocnimy trochę skład. Ale też, co muszę powiedzieć, przede wszystkim jakby poziom sportowy tego turnieju był no, zdecydowanie najmocniejszy spośród wszystkich edycji. Wszystkie 8 zespołów, które awansowały do ćwierćfinału, było no, niesamowicie mocne. W poprzednich edycjach to były 3-4 zespoły, więc no i tak się mega cieszymy, że to drugie miejsce zajęliśmy. Powodzenia w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.